Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w przeciwieństwie do kolegów i koleżanek z Grupy Socjalistów i Zielonych nie jestem podejrzliwy, tak nie zakładam z góry, że system inteligentnych granic stanowi zagrożenie dla praw podstawowych. Ale prawdę powiedziawszy, piłka jest na boisku Komisji Europejskiej, a szczególnie pana komisarza Avramopoulosa. I oczekiwać należy zdecydowanej większej klarowności ze strony Komisji, precyzyjnego wyjaśnienia wartości dodanej, przedstawienia kalendarza prac, powiedzenia już dzisiaj, w jakim terminie kolejne odnowione akty prawne będą przedstawione. Gdyby w tej sprawie było więcej transparentności i więcej precyzji ze strony pana komisarza, być może dyskusja nie byłaby tak ogólna i nie byłaby naznaczona, obciążona podejrzliwością.